Finał drugiej edycji Big Brothera już dawno za nami, a my cały czas żyjemy życiem jego uczestników. Na naszych kanapach ludzie, którzy wywołali ostatnio sporo medialnego szumu. Ewa Kępys i Kamil Lemieszewski z Big Brothera właśnie. No i kochani, teraz proszę nam zdradzić całą tajemnicę, ponieważ ujawniliście na swoich mediach społecznościowych, jakoby odbył się ślub albo za ślubiny, to było tak dosyć enigmatycznie powiedziane. Najpierw powiedział o tym Kamil, później powiedziała Ewa. Ukazały się artykuły o tym, że wzięliście tajemniczy ślub, a później jakoś tak zaczęliście się z tego wycofywać. To jaka jest prawda? Był ślub? Nie, absolutnie się nie wycofujemy. Nie, nie. Ja zrozumiałam, że tak, że to nie, że to za ślubiny, a nie ślub. Ślub taki prawdziwy, cywilny, macie dokument na to? A nie, my takich rzeczy nie uznajemy. A to może Ewa powie. No, przede wszystkim było tak, że podczas mojej sesji zdjęciowej w Pradze doleciał do mnie Kamil. Mieliśmy spędzić później razem kilka dni, ale dołączył na plan zdjęciowy i tak bardzo wszyscy byli zachwyceni jego osobą, że stwierdziliśmy, że spędzimy tam jeszcze kolejnych kilka dni. Akurat w miejscu, gdzie była organizowana sesja, był rabin, niesamowity człowiek, bardzo uduchowiony, z którym się mocno zaprzyjaźniliśmy. Zresztą na wózku inwalidzkim, bardzo silna osoba, która po kilku latach od wypadku jest naprawdę niesamowita i wiele mądrości od niej otrzymaliśmy. I powiedział, że udzieli nam swojego błogosławieństwa, bo wpadliśmy pod chyba wpływem uroku miejsca i naszego uczucia na pomysł, że powiemy sobie, że chcemy być razem ze sobą do końca życia. I traktujecie to absolutnie poważnie, to jest zobowiązanie na całe życie. Absolutnie tak. I nie ma obrączek, ale jest to, co macie na szyi, czyli te wisiorki, które są symbolem tego, tak? Kilka dni wcześniej byłem właśnie w Rzymie, w Watykanie, gdzie nawiązałem nową współpracę do festiwalów filmowych. I przechodząc przez Watykan, znalazłem takie piękne wisiorki rzymskie, krzyże szczęścia i pewności. A już wtedy trochę z myślą, co się z nimi stanie? Podświadomie już to wyszło i stwierdziłem, że kupię dla nas i przyda się na jakąś okazję. Miał to być zwykły podarek, ale chyba nie brałeś pod uwagę, że będzie to symbol naszych zaślubin. Słuchajcie, a możemy się troszeczkę cofnąć? No wspaniale. Żeby nie było za słodko. Będziemy za chwilę mówić w naszym programie o pierwszych razach, ale o to was nie będziemy pytać teraz. Natomiast chciałam się odrobinę cofnąć w czasie, a mianowicie zapytać się, kiedy tak naprawdę narodziło się aż tak poważne uczucie. Bo różne flirty w programach telewizyjnych, szczególnie jak ludzie dużo czasu ze sobą spędzają, się nawiązują. Jedne sobie trwają dalej, inne się dosyć szybko rozpadają, jak już w tym realnym świecie przyjdzie nam żyć. Powiedzcie, kiedy był ten moment, kiedy pomyśleliście sobie, że to jest coś więcej niż tylko chwilowa przygoda w telewizji między wami? Było to trochę inaczej u ciebie i u mnie, bo ty chyba... No ty uciekłaś ode mnie. Ja uciekłam od ciebie. Ja potrzebowałam wyjść z tego szaleńczego miejsca, jakim jest Dom Wielkiego Brata i pewne rzeczy sobie przemyśleć i poukładać. I przede wszystkim porozmawiać z Kamilem, który był postacią kontrowersyjną i ja musiałam uwierzyć w tę szczerość uczucia. Także myślę, że z mojej strony... A to było wyznanie już takie otwarte, tak? Mnie uderzyło to po prostu prawdziwe, jak młot Boga Lubicza, czyli jak strzała Kupidyna. A jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest ta jedyna. Ale i właśnie to chciałem cię zapytać. Widzisz Ewę po raz pierwszy? Tak, to będzie moja żona. Coś takiego trochę? Coś takiego właśnie to się stało. I tak zobaczyłem i wow. A jak z nią porozmawiałem, okazało się, że jest inteligentną kobietą. I nie tylko piękną, ale także mądrą i ma dużo wiedzy w tematach, które mnie interesują. I zawsze możemy porozmawiać ze sobą na różne tematy. I także przepysznie gotuje. Trzeba spróbować jej kuchni. Po prostu ja jestem pasi brzuchem, a ja uwielbiam jeść. A ona jak gotuje, to moje potrzeby są zapewnione. Czyli Ewa uciekała z Domu Wielkiego Brata tak naprawdę biegnąc w stronę Kamila, jak się okazało. Biegnąc w stronę swoich myśli, poukładania sobie wszystkiego w głowie i później czekania już na Kamila wyjście. I tak naprawdę zaraz po twoim opuszczeniu domu zamieszkaliśmy razem już. Słuchajcie, mam jedno pytanie. Myślę, że widzowie też, bo zawsze byłem ciekawy, czy wy po wyjściu z Domu Wielkiego Brata będziecie chcieli teraz zobaczyć tak naprawdę, co się działo w tym Domu Wielkiego Brata i posłuchać tego, co na przykład o was mówili inni uczestnicy, a czego nie mogliście wiedzieć, będąc w Domu Wielkiego Brata. Czy to się zamyka za sobą te drzwi i koniec? Ja osobiście nie mam nawet ochoty i czasu na to, bo mamy mnóstwo nowych projektów. Za chwilę zaczyna się London Fashion Week, gdzie chodzę tam w wybiegu. Nowy film, teraz wróciłem z Londynu, podpisałem kontrakt do nowej roli.
W poniedziałek gram w grze komputerowej tutaj w Polsce przez kilka dni, plus jakieś pokazy cyrkowe. Przepraszam cię, co to znaczy gram w grze komputerowej? Że ty grasz w tę grę, czy jesteś postacią? Ja będę odgrywał postać i ludzie będą grali, mogli grać mną, jako obcy olbrzym. Wyjęty z fantazji, jakby nie było. Ewa ma dwie wystawy fotograficzne w Krakowie. Jako fotograf zbliżają się moje sesje zdjęciowe w najbliższym czasie. Brawo. Plus owszem sesja i mam nadzieję, że trochę w stronę aktorstwa uda mi się pociągnąć dalej swoją karierę. Teraz dostaliśmy dostęp do studia fotograficznego, więc Ewa będzie robiła więcej sesji zdjęciowych, a ja później z Ewą jadę na Berlinale robić wywiady z aktorami, reżyserami podczas festiwalu filmowego i kolejne projekty się nakręcają cały czas. No i tego wam życzymy na nowej drodze życia, miłości i wielu wspaniałych kolejnych projektów. Jest bardzo wam dziękujemy. Piękniej. Dziękujemy bardzo. A dziękujemy Boże, wszystkiego dobrego. Niewiele osób tak mówi, jest coraz piękniej.